No elo, jedziemy sobie ze Zbigiem do Terki w Bieszczadach, South East Poland, przy granicy w zasadzie z Ukraine. Słuchamy D-side, Dayside albo D-side, Ukrainian border. Jak się nazywa ta choroba taka pojebana? To są laski borderowe. Nie, kurwa! This border, coś tam, kurwa... Borderline. Borderline, o kurwa, dokładnie to. O, tu jakieś, kurwa, batuszki. Kurwa, dlaczego wszędzie musi być jebana batuszka? W ogóle zaczynam kamerować od nowa, gdyż miałem 2 tygodnie przerwy, bo totalnie mi się nie chciało, bo robiłem defy z młodym i filmowanie przez ostatnie 2 tygodnie było niewykonalne i totalnie mi się nie chciało, ale trochę odżyłem i myślę, że teraz jest dobry moment na to, żeby to wznowić. A trip taki w Bieszczady, gdyż mój padre dzisiaj ma okrągły Eiffel 65 urodziny, znaczy dzisiaj, dokładnie to jutro. Ale no wiadomo, że pije się w sobotę. Jedziemy sobie tam, żeby zrobić jakiegoś tripa, żeby trochę nam kurwa głowy odżyły, żeby się z tego jebanego Rzeszowa kurwa Podkarpatian stuleja ruszyć. Posiedzimy sobie jakiś grillek, coś tam z moimi rodzicami. Wiadomo, moi rodzice są najlepszymi przechujami, headlinerami, więc będzie wspaniale i śmiesznie. Ja byłem u tatę na Dzień Ojca jeszcze 3 dni temu. Oglądaliśmy meczyk, jak Polska przepięknie dostała kopy na cipę, kurwa, od Szwedzików. Ta wszana, pierdolona piłka nożna, kopanie tego, kurwa, gluta zajebanego z krowiej cipy, to powinno być zabronione odgórnie w jebanej Polsce. Najgłupszy, kurwa, sport, a jesteśmy w go, kurwa, chujowi jak Chrystus. Jeden chłop, który gra w tą osraną piłeczkę nożną, jest przechujem, ale, kurwa, niech on się, kurwa, przechrzci na Niemca. Ja sam w ogóle byłbym, kurwa, Niemcem. Zbigu, byłbyś, kurwa, Niemcem? Hopy. Jakby, kurwa, Niemcy wygrali wojnę, to tak, bylibyśmy Niemcami, kurwa, jesteśmy... Ty, kurwa, miałbyś przejebane, musiałbyś się trochę tłumaczyć, ale to niebieskie... Ja bym był awangardowym. Byłbyś awangardowym Niemcem. Niemiecki brunet to no nie, awangarda. Tak, ale niebieskie oczy by cię, kurwa, być może uratowały. No ja jestem wizualnie całkiem aryjski, więc grałbym sobie, kurwa, w Sodom na basie, zarabiałbym pieniądze w euro 4 razy więcej. Miałbym deala Messy Boogie, trochę tam po niemiecku umiem. Guten Tag, ja, ich weiß, Gesundheit, ich habe gołubabe, meine Mutter ist Computer. Umiesz. No umiem, no jestem średnio zaawansowany, to taki poziom B2, kurwa, na studiach. Poradziłbym sobie, na stacji benzynowej się dogadam, kupię na tank sztele, kupię das Gas, heiße Hund, czyli hot doga. Faktycznie. Zbigu, miał jeszcze powiedzieć kawał sobana. Nie o żółwiach ninjak. Przyjeżdża facet do skupu z złomu. No i wita się z panem cieciem. Dzień dobry. Witam. Mam dla pana wiadomość. Jaką? Już wiem. Złom. Damy radę? Jak się zabijemy, to przynajmniej na kamerze. Unia Tarnów, to nie jest polski klub. Unia zwał se Kunia. Ile to ma Kunia, panie? Stary, kurwa, 200 zwalonych koni. Bardzo ważne jest, żeby grać solówki ryjem. Idziemy do Biedronki odkupić napoje konizujące. Tanio, szybko, to jest kłamstwo. Oraz bez sensu. Ma być wolno, drogo i chujowo. Słuchasz metaliki? Koszulka. Mini skład, kurwa. To Morello. Tom Brzoskwinio. Na garach Gary Moore. Gary Moore. A tu mam merch batuszki. Gruby mi wysłał. Przyszedł po 4 latach. Kaj są, kurwa, te. Jak, kurwa, nie możesz w sklepie jebanych koszyków, kurwa, to zapierdolona bzdura. Masz drobnicę? Trzeba drobnych, tylko można tam wstawić i się otwierać. Sery, jaki to jesteś zuch, kurde. Gdzie na mordo? Gdzie na mordo, opie? Uratowałeś dzień, nie? No, już stare dziady, nie umiem w życiu. Dzieci muszą pokazywać, jak koszyki brać w biedące. No. Dawaj mi tu jakieś paśni. O, jest mój dział. Gyros roślinny. Zamknij zresztą swoją głupią dupę. Ale kaszanka wegańska to jest coś, czym mogę na przykład strolować swojego starego. Oczywiście nasz ulubiony dział z wódeczką smakowitą. Ale jak była pieczara, stary. That's the shit. Podróże smakowicie. Teraz będziemy konsumować nasze smaki. Zobaczymy. Czekaj, bo ja też jakąś paszę muszę wziąć. Jakąś lasagna, coś tu. Nie, no kurwa, z grilla. Jak chcesz lasagne na grillu, kurwa, robić? Ja pierdolę. No tak. Przekonałeś mnie.
Ja pierdolę, staliśmy w jebanej kolejce dłużej niż jechaliśmy do jebanego Leska z Rzeszowa. Ja się tak zmęczyłem, kurwa, jakbym jebnął litra już. Trzymaj. Kręci się? Kręci się. Dzień dobry. Dzień dobry. Telewizja Polska. Chcieliśmy zapytać, co państwo kupują? Już państwo kupili. Tak. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy. Dzień dobry. Chciałem zapytać, jakie lody pani robi? Wszystkie. Wszystkie. A jaki smak pani poleca? Śmietanka, słony karmel. Słony karmel. Śmietany jest bardzo dobry. Śmietanka. Zastanowimy się, zaraz przyjdziemy. Dziękuję serdecznie. Słonym karmelu pani zrobi. Szansa. Przepraszam, gdzie pan jedzie? No tutaj jadę. A. Tutaj jesteśmy, też przyjechaliśmy. Ja byłem na końcu, bo później wyjechałem. Aha. Okej, okay, to szerokości życzymy. Dzięki, w takim razie. Zdrowia. Weź, zagaj dziewczynami, kurczę, wiesz. Ja czas, stary, nie. Aha, dobra. Zagaj z... Nie, patrzyłem się, kurwa. Po lewej jest, kurwa, zlot stulejarzy na motorach, kurwa, tam Habek, kurwa, headlinerem oczywiście gra. Może to nie było Kalwaria Pacławska, ale tu również wysoka poprzeczka, jeżeli chodzi o zjazdy stulejarzy. No spierdalaj, kurwa, San Antonio, kurwa, to Podkarpacie, zaorać w pistu, tu bombę jedną. Co za, kurwa, paciuroki pierdolone. Bardzo ciekawa rzecz, przejazd przez potoczki, przez rzeczkę. Nie wiem, czy gdzieś w Polsce w ogóle jest taka droga, ale tutaj jak się jedzie z Waligrodu do Wołkowy i tam obok Polańczyka, to trzy razy przejeżdża się przez taki fajny potoczek. Zaraz to będziemy kręcić. Ale jakoś tak, o kurwa, wyschnięte nawet całkiem. A, bo to zrobimy teraz tak, że już pod spodem, kurwa, płynie. Może tutaj zamoczy korale ust, czy nie? Też jest puszczone. A, nice. Ciekawy element. Bieszczadzkie. Jesteśmy. Ale mam piwo i kamerę, będzie ciężko. Aha. To jest Felix. Felix, patrz się tutaj tam. Mamy. Jesteśmy w Terce. W miejscowie. Cze. Tu mama operuje rzeczami, robi. Ja piję sobie piwko, bo mi się należy. Zbigu poszedł z Adamem smażyć grilla. Felix właśnie również. A, gdzie? Headlinerem. Ta to jest dopiero dobra. Idziemy. Zrobię tutaj delikatny objazd malowniczego krajobrazu. Felka wiadomo, już wyczuła. Raz odwrócę. Tatę tutaj zarządził i na sam początek idzie padlina. Nie będę się z nim kłócił, bo mi jeszcze pierdoli albo coś. Zbigu nie ma obiekcji. Felix myślę, że też nie ma obiekcji. Ja dopiero walę drugie, ale było mi ono strasznie potrzebne. No już jakieś tam, już szósta. Jak go kurwa nie kochać. Wiesz, to Felix lubi. No. Uwaga. Poszło. To następne 65 lat niech. Eiffel 65, z Rubeczka. Tylko nie każdy się tyle męczy z tobą. Pierwsze 65 najtrudniejsze dla mnie. To jest tak jak pierwsze 4 lata na studiach na pierwszym roku najgorsze. A potem już z góry. Nie, to sport, short, sport. Nie można uprawiać sportu. Sport jest dla dzieci. Tato ma kolegów, którzy w tym wieku dobrze są. Ma. I tak każdy siwy, malutki, a tato wygląda dużo mocniej. Ty się musisz prężyć przy starym, znaczy, raczej niż na odwrót. Ja mam siwych włosów i mam. Nie masz. No. That's teraz shit. Tak, i wyglądasz trochę jak Arnie, jak był gubernatorem. No to jest taki tu krępy, tylko że nie jest napakowany. No jeszcze jakby tam lutę załadował, to ja bym jeszcze spierdalał. Nie boję się nikogo. No to ja wiem, że się nie boisz. Nie, a to z groszy, to co miałeś robić? Pierwsze to na mlecze, a będę robił cyt. A będziesz? Z jabłek, no. Gdzie zrobisz? Greg udał ci już twoje 80 tysięcy butelek, które wyjebaliśmy w Jameson, jak mówię, się odkłada. Przywiózł mi paczkę, kurwa. Faza była taka, że mama w ogóle miała psychopierdolca na zbieranie różnych strasznych góry. Poroży, kołowrotków, kurwa, śmantyków, homonta. Tanki indiańskie. Straszne pojebane ciustwa i tak dalej. No a tutaj tych headlinerów wiejskich, no to było dużo. Jednym z headlinerów był właśnie Władek. Czyli Władek to był taki chłop, co po prostu był biznesmenem z rzeczy i sprzedawał ludziom na wsi. Nie? Na wsi, a sprzedawał turystom. No tak. Przybitka była najlepsza. Układ sprzedał. Zysk 100%. I mama jeszcze jak weszła pierwszy raz tam do Staszka, tego chłopa, co tam miał
tu smażalnie pierwszy. On też tam miał tych poroży i tych ciulstw wszystkich po prostu, no od zajebania, nie? I mama jakby jeszcze się zakochała, mówi, że ona chce mieć całą ścianę wyjebaną tymi kurwa porożami, nie? No, że mi to dobra, tak, ale... A które nie? Inne. Homonta, Homonta wszystko. Homonta. Druga jeszcze, Hania Obarowa też miała tam u siebie w zawozie, miała tych kurwa... Bo była lepsza. Ona miała tam tych, tej gimeli tyle po prostu, chłopie, jakieś takie wiesz... Jak ona sprzedała dom w zawozie, to myśmy od niej tu przywieźli dwie przyczepy tych główien. Procesuję, dwie przyczepy, okej, co widziałeś, tam się czkarnią, co stoi tam w domu. A wózy gniazdy dzieci płonęły. Okay. Małpy gaj. Mama, to ty zamiast to w ogóle drutem kolczastym kurwa ogrodzić, czy tymi gównie kartki, to kartki, dzieci kurwa czytają twoje kartki. Powinni czytać rodzice. No to widzisz, że starzy to przeważnie są jebani debile. A to już ciul w te wozy, chodzi o poroże. Mama wtedy chciała mieć strasznie kurwa poroże, to było jej marzenie największe. I Władek obiecał mamie, że załatwi nam je poroże. Znaczy generalnie wszystko zaczęło się od tego, że tu po łące nad Solinką biegały trzy kozy. Dwa kozły, jedna koza. I sobie biegały luzem, tak? A chłopy z Terki siedzieli u Staszka i pili wódkę. Zaczęły się tak jak to po wódce głupie dyskusje, a to byśmy może to złapali, kurwa, byłoby jedzenie, byłoby... Wszyscy ci kurwa. Nie, no, ja to rozumiem. A Hubert z Martyną, tak, Martyna jeszcze nie chodziła do szkoły, miała może z 5 lat. Hubert miał wtedy 1-3. Władek pyta Hubert, chcesz takie rogi tego kozy? No pewnie, że chcę. To zaraz złapiemy. Możecie nam? Pewnie, że to możemy. Ja z Martyną już latałem takie już... I Władek mówi, to czekaj, trzeba się przygotować. Wyjął scyzoryk z kieszeni. Wziął kamień. Na tym kamieniu scyzory gościu, no i mówi, wy naganiajcie tego, ja będę łapał. Dzieci pobiegły tam gdzieś pod las i naganiały te kozy, a Władek łapał. Jakoś rzeczywiście tego kozła złapał tego kozła, tam gdzieś go palnął chyba w łeb, wziął za nogi przednie, tylne, założył sobie tak na plecy. I niesie. A ten kozioł go gryzł, kurwa, tu w kapelkę. On go gdzieś rzucił, tym scyzorykiem go tam zadziubał. I Hubert się uparł, mówi, a gdzie te rogi? Czekaj, mówi, jak go zabijemy, to rogi tam wrzucimy do mrowiska. Mówi, mrówki to wgryzą i wtedy sobie weźmie. Niosą tego kozła. I tu do tego domku niżej. Tu nie było nikogo i tam był taki balkon. Wzięli jakieś gwoździe i go za tylne nogi, kurwa, przybili z tego balkonu, z tym wisiał kozioł, tak? A Hubert z Martyną patrzą, co goście robią. Tak, patrzą, nie? A ten, a Władek, ten scyzoryk wziął, mówi, wiesz, tłumaczy im wszystko, jak to ma wyglądać. Gdyby mięso z takiego kozła było dobre, to najpierw trzeba jaja wyciąć, nie? I bierze jaja i mówi, nie, ty, bo to tak było, tak było. Tak, no. Wyrznęli, potem skurowali to wszystko, te rogi na gdzieś tam walnęli. Na balkonie ten głód był taki, że ja pierdolę. I w końcu to mięso gdzieś tam zabrali, jakoś się rozjechali. Marynia, przecież tu kabaret był, jak się kapnęła, o co chodzi, to i zgarnęła się. Chłopie, to był taki blond. A my rano jakoś podjeżdżamy tam do Jaszka Sołtysa, bo to u niego koniec imprezy był, a oni tak. On, Władek, wszystko leży na podłodze pijane przy to, a na środku to mięso takie kurwa, z tego kozła zwalone, po tym muchy chłodzą. Była rzeźnia, prawda?